Dzień dobry, Kacper Szczurek, witam i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu, w którym dobre informacje, bo miasto pozyskało dofinansowanie na budowę boisk szkolnych. Ponadto problem, który powraca co roku, czyli dzikie wysypiska śmieci. Pokażemy także, jak świętowano Chrzanowski Dzień Kobiet w Miejskiej Bibliotece. Zapraszam. Dwa boiska przyszkolne w gminie Chrzanów powstaną przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Miasto pozyskało dofinansowanie na budowę boisk przy szkołach podstawowych nr 6 oraz nr 5. Kończymy teraz rozbudowę szkoły podstawowej nr 6 na osiedlu Kościelec. W trakcie tej rozbudowy mówiłem o dwóch kolejnych inwestycjach, które będą czekały mieszkańców Kościelca. To jest rozbudowa ulicy Dworskiej. Tutaj będziemy w tym roku składać wniosek o dotację na ten cel. Kończymy dokumentację. Natomiast udało się już pozyskać pieniądze na drugą z planowanych inwestycji, czyli budowę takiego małego orlika przy szkole podstawowej nr 6, czyli boiska wielofunkcyjnego na bezpiecznej nawierzchni z piłkochwytami. Takie boisko powstanie przy szóstce. Na ten cel pozyskaliśmy 255 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, a drugie takie boisko bliźniacze powstanie przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Fabrycznej, gdzie również w tym roku zrealizujemy taki mały orlik. Na ten cel pozyskaliśmy kolejne pieniądze właśnie z Urzędu Marszałkowskiego, plus wkład, który zabezpieczyliśmy w naszym budżecie. To wszystko pozwoli nam zrealizować oba te boiska jeszcze w tym roku. Czy są jeszcze jakieś plany dotyczące właśnie takiej infrastruktury sportowej, przyszkolnej, które ewentualnie w przyszłości chcielibyście Państwo zrealizować? W tym roku będziemy projektować przebudowę całego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8. Na ten cel zabezpieczyłem pieniądze w budżecie gminy. Jak skończymy projekt, będziemy mieć pozwolenie na budowę, no to zakładam, że w przyszłym roku będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Natomiast powstanie też jeszcze jedno boisko na bezpiecznej, wielofunkcyjnej nawierzchni z piłkochwytami. To będzie pomiędzy ulicami Jordana i Partyzantów. Co prawda nie przy Szkole Podstawowej, ale boisko otwarte przy nowym osiedlu na ulicy Partyzantów oraz przy istniejącym osiedlu przy ulicy Jordana. Przy większości szkół, które chciały, jak choćby przy SP3, już takie boiska udało się stworzyć tam, gdzie czekano, czy jeszcze zgłaszają tutaj mieszkańcy, że chcieliby takie boiska choćby osiedlowe, jak te do streetballa? Boiska do tej koszykówki ulicznej, do streetballa, ale też na bezpiecznej tartanowej nawierzchni budujemy. W tym roku również takie boisko powstanie, tym razem w Pogorzycach. I każdego roku zgodnie z deklaracją będziemy takie boisko budować w kolejnej części naszego miasta. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, gdzie powstanie w 2025 roku, ale w 2024 na pewno w Pogorzycach ta decyzja już zapadła. W tym tygodniu chrzanowscy radni najprawdopodobniej po raz ostatni obradowali na sesji Rady Miejskiej w tej kadencji. Choć ich mandaty upływają 30 kwietnia, to zwyczajowo nie wyznaczono kolejnego terminu posiedzenia tego gremium. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 53. sesję Rady Miejskiej w Chrzanowie. To była jedna z najdłuższych kadencji samorządu, bo obecni radni pełnili tę funkcję przez 5,5 roku. We wtorek spotkali się na ostatniej już sesji, by podejmować uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie mieszkań chronionych czy ekodotacji. W tej ostatniej sprawie zdecydowano o podniesieniu kwot dopłat do wymiany kotłów węglowych oraz montażu przydomowych oczyszczalni. Mając na uwadze fakt zbliżających się terminów dotyczących wymiany kotłów, mając na uwadze fakt, że ceny materiałów budowlanych, ceny robocizny, ceny zakupu urządzeń takich jak chociażby pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, oczyszczalnie przydomowe wzrosły w ostatnim czasie, proponujemy zwiększyć ekodotację i teraz tak. Jeśli chodzi o wymianę starych kotłów węglowych do 7 tysięcy złotych, natomiast jeśli chodzi o zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków do 3 tysięcy złotych. Bez zmian, czyli na poziomie 5 tysięcy złotych, pozostaną kwoty dopłat do fotowoltaiki i pomp ciepła. Tutaj będziemy dysponować dodatkowymi programami unijnymi, które będziemy mogli realizować dla naszych mieszkańców, czy to w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przygotowujemy, no i też aglomeracji chrzanowskiej, także przygotowujemy tutaj projekty, które również pomogą naszym mieszkańcom pewnie uzyskać atrakcyjniejsze jeszcze finansowanie zakupu tych alternatywnych źródeł energii.
Burmistrz podkreślał podczas sesji, że polityka dopłat do ekologicznych źródeł ciepła przyniosła efekty. Niedawno w rankingu Ministerstwa Kultury i Środowiska Chrzanów stał się liderem w zakresie poprawy powietrza wśród miast do 100 tysięcy mieszkańców. To oczywiście nie oznacza, że mamy tutaj najczystsze powietrze w Polsce, nie. Ale najszybciej radzimy sobie z problemami związanymi z powietrzem. Także u nas widać największy postęp wśród miast do 100 tysięcy mieszkańców w Polsce, co jest taką, myślę, nagrodą i potwierdzeniem tego, że poszliśmy w dobrym kierunku. Czuć zimą zwłaszcza, że to powietrze w Chrzanowie jest już o wiele lżejsze niż bywało swego czasu. Nie tylko kwestie ekologii pojawiły się podczas sesji. Radny Ryszard Kosowski pytał, dlaczego przy opracowywaniu studium uwarunkowań dla obszaru południowo-zachodniej części Kościelca nie wzięto pod uwagę postulatów 10 radnych. Z kolei radna Elżbieta Głąbała prosiła o wykonanie przez Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie audytu rozkładów jazdy autobusów i dostosowanie go do nowych możliwości, jakie otworzyły wyremontowane wiadukty. Pojawił się także temat przeglądu i napraw na placu zabaw czy wyjścia ze Związku Gospodarka Komunalna, o co pytał i o czym przypomniał radny Andrzej Filipczak. Za wspólną pracę przez te ponad 5 lat włodarzom Chrzanowa, urzędnikom i radnym podziękował przewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie Krzysztof Kasperek, przypominając, że początki współpracy nie były łatwe. Początki mieliśmy trudne, nie było łatwo, ale to zasada demokracji, to zasada jak gdyby to, że mamy różne zdania na różne kwestie, to tylko świadczy pozytywnie o nas, że staramy się szukać wspólnego zdania, szukać porozumienia i wydaje mi się, że to udawało nam się przez tą kadencję. Zmieniali się przewodniczący rady, zmieniał się układ sił w samej radzie. Ostatecznie jednak te lata przyniosły sporo sukcesów, uważa Krzysztof Kasperek. Nasza rada ma spore sukcesy. Pozwolę sobie wspomnieć o dwóch inwestycjach takich, powiedziałbym, sztandarowych. I to jest szkoła podstawowa numer 6 w Kościelcu. Dla mnie szczególnie ważna, bo to jest moja szkoła, do której miałem przyjemność jako dzieciak uczęszczać i udało się. Już wtedy mówiliśmy o rozbudowie sali gimnastycznej, czyli około 40 lat temu. No po 40 latach udało się tę inwestycję zrealizować. Myślę, że drugą inwestycją równie ważną to jest basen na Kątach i stadion miejski, którego dotychczas nie mieliśmy. To też ze środków rządowych, to też udało nam się tą inwestycję zrealizować, więc wydaje mi się, że to jest nasz wspólny sukces tej kadencji. Mieszkańcy swoją ocenę wystawią także podczas wyborów samorządowych, które już 7 kwietnia. Kolejny psi park powstanie w Chrzanowie. Burmistrz chce wykorzystać na tę inwestycję teren na osiedlu Północ. Drugi psi park, praktycznie 2 razy większy niż ten obecny, powstanie na osiedlu Północ. Na granicy właściwie osiedla Północ i osiedla Niepodległości przy skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Zielonej. Wynika on z potrzeby mieszkańców tych osiedli, którzy dzisiaj spotykają się na zielonym terenie przy ulicy Zielonej, który już przeznaczyliśmy pod budowę nowego bloku mieszkalnego. W związku z tym ten teren, który dzisiaj jest wykorzystywany właśnie przez właścicieli czworonogów do tego, żeby ich zwierzaki mogły się wybiegać, będzie zagospodarowany. Szukaliśmy miejsca, które moglibyśmy przeznaczyć właśnie na lokalizację takiego psiego parku, czyli miejsca ogrodzonego, objętego monitoringiem ze specjalnymi urządzeniami dla psów, dla czworonogów, gdzieś w pobliżu. I taki pomysł jest dokładnie jakby po drugiej stronie ulicy Mieszka I, pomiędzy właśnie Mieszka I a terenami spółdzielni mieszkaniowej, tą bazą spółdzielni, która tam się znajduje. Mamy tam około 10-arową działkę, na której tak nigdy byśmy nic nie wybudowali, bo jest zbyt mała na to, żeby tam planować jakąś inwestycję. I to jest wspólnie z mieszkańcami, bo będę też chciał ich zaprosić do tych takich konsultacji. Mam już wybranego projektanta, więc myślę, że w ciągu tych najbliższych dni spotkamy się na terenie, na miejscu, żeby też posłuchać tego, czego mieszkańcy by oczekiwali, co chcieli, żeby by tam powstało. Doświadczeni też tym naszym pierwszą inwestycją przy ulicy Śląskiej, na pewno od razu zamontujemy tam monitoring, żeby nie zdarzały się takie rzeczy, jak zdarzały się na początku, że ktoś podrzucał tam jakieś mięso czy inne rzeczy. Ten psi park będzie ogrodzony, także będzie tam można wejść do środka, spuścić zwierzaka ze smyczy, żeby mógł się spokojnie wybiegać. Będzie miejsce, gdzie będzie można usiąść po to, żeby porozmawiać z sąsiadem, sąsiadką czy z innym miłośnikiem czworonogów, a zwierzaki będą miały czas na zabawę. To nie będzie odwzorowanie tego miejsca, które już jest w gminie Chrzanów, czyli tego pierwszego psiego parku.
Raczej no, teren będzie praktycznie dwa razy większy, natomiast na pewno wykorzystamy te doświadczenia. Tak jak wspomniałem, monitoring to podstawa, na pewno go tam zamontujemy. A co do urządzeń, to będę chciał porozmawiać o tym już z miłośnikami zwierząt, żeby oni sami się wypowiedzieli, czego by oczekiwali tam na miejscu. Na razie jest pomysł, będą konsultacje, no i pewnie później cała procedura projektowa, czyli co? Pod koniec roku możemy się spodziewać, że ta inwestycja będzie gotowa? Tak, mamy zabezpieczone środki na całość zadania w tegorocznym budżecie, więc w tym roku na pewno ten psi park powstanie. No, chyba że będą jakieś problemy z wyborem wykonawcy, ale mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tutaj rzetelną firmę, która to wykona dla nas szybko. Szacujecie Państwo, że jaki to będzie koszt? Tego jeszcze nie wiem. Na całość mamy przeznaczone 150 tysięcy w budżecie, łącznie z projektem, ze wszystkim, natomiast doświadczenie pokazuje, że ostatnio zrobiliśmy to za kwotę poniżej 100 tysięcy złotych całość, więc mam nadzieję, że tutaj również będą oszczędności. Problem dzikich wysypisk w Szanowie powraca jak bumerang. Podczas spacerów można natknąć się na stare telewizory, opony czy sofy. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie porządku i czystości, zwłaszcza, że tego typu odpady zamiast do lasu można wywieźć między innymi na Przok. Jak zawsze o tej porze jest to zwiększona liczba zgłoszeń, jeżeli chodzi o dzikie wysypiska. Część diagnozujemy sami, część są to zgłoszenia naszych mieszkańców. Czy reagujecie Państwo na te zgłoszenia? Czy podjęliście Państwo jakieś działania? Tak, podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który takie dzikie wysypiska likwiduje, a do właścicieli innych gruntów niż gminne wysyłamy pisma. Ile takich pism zostało wysłanych? Na razie 6, bo inne wysypiska dotyczą terenów gminnych. W tym roku kwota, którą przeznaczyliśmy na dzikie wysypiska, to jest 28 tysięcy na 220 metrów sześciennych. Już, proszę Państwa, sprzątaliśmy 75 metrów na 9,5 tysiąca złotych. Jakiś apel do mieszkańców o to, abyśmy jednak zaczęli dbać o nasze miasto, no bo mówimy, że w Szanowie pojawiają się śmieci, a sami sobie wyrządzamy szkodę. Przede wszystkim wszyscy powinni mieć podpisane umowy. Śmieci możemy oddać do kubów, możemy oddać na Przoki, które są w każdej gminie. I to jest nasza przyszłość, to jest nasze środowisko i ono powinniśmy dbać. Przedsiębiorcy również powinni mieć podpisane umowy i oni powinni odpady, które wytwarzają, mieć również podpisane umowy na ich odbiór. W tym również i mechanicy samochodowi. Problem z odpadami samochodowymi jest bardzo dużym problemem. My odebraliśmy w ramach tych dzikich wysypisk, które w tym roku likwidowaliśmy, mnóstwo opon samochodowych. Czy zauważacie Państwo, że z roku na rok coraz więcej jest tych dzikich wysypisk i musicie przeznaczać więcej pieniędzy, czy raczej to cały czas jest mniej więcej taka sama kwota i liczba tych zdarzeń? Znaczy generalnie oscyluje to wokół tej samej kwoty, o ilość. Jeżeli chodzi o kwotę, to ona się zwiększa, bo też stawki się zwiększają. Natomiast ilość odpadów jest generalnie podobna. Jeżeli zauważymy takie wysypisko, możemy zgłaszać takie uwagi do Urzędu Miejskiego? Oczywiście. Każde dziwko wysypisko można zgłosić do nas, do urzędu, bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej na adres sekretariatu naszego na maila. Jeżeli to jest dzikie wysypisko na terenie gminnym, my zlecimy jego posprzątanie. Natomiast jeżeli dzikie wysypisko znajduje się na terenie innym niż gminę, wystosujemy pismo do właściciela. Problem z dzikimi wysypiskami jest nieustanny. Co można robić ze śmieciami? Gdzie można je przewozić? Temat dzikich wysypisk jest tematem starym jak świat. Ubolewam nad tą znieczulicą, nad tym brakiem reakcji mieszkańców, którzy widzą, że inni mieszkańcy wyrzucają swoje odpady w miejsca, no na pewno do tego niedostosowane. I teraz, kiedy przychodzi wiosna, śniegu nie ma, zieleni jeszcze nie ma i my widzimy niestety to, co jest na naszym terenie. Sami sobie przecież te śmieci jako mieszkańcy umieszczamy w tych miejscach. Co zrobić? No, najprostszym sposobem pozbycia się niepotrzebnych rzeczy, śmieci, odpadów jest oddać te odpady tam, gdzie być powinny. Czyli przy zmieszanych odpadach mówimy o tym, że pod nieruchomością. Natomiast odpady segregowane, do których oczywiście zachęcamy mieszkańców, żeby segregowali swoje odpady i te segregowane odpady oddajemy w miejsca do tego przeznaczone. PSZOK, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie taki punkt jest czynny od wtorku do soboty w każdym tygodniu. 2 dni po południu, 3 dni do południa, więc każdy, kto tylko ma taki odpad i chciało mu się posegregować, jest zapraszany przez nas na PSZOK i tam wszystkie te odpady może oddać. Zarówno odpady elektryczne, jak i odpady zielone, jak i wielkogabarytowe. Również szkło, plastik i tak dalej, czyli właściwie to, co pod nieruchomościami jest odbierane, również jest przyjmowane na PSZOK-ach. Przypominam również, że
Można oddawać stare lekarstwa, zużyte baterie w wiele miejsc, które są na terenie miasta do tego przeznaczone. Leki no to do aptek, baterie do różnych sklepów, biblioteki, szkół i tak dalej. Pojawiają się telewizory, pojawiają się meble, umywalki. To wszystko przyjmujecie, tutaj nie ma wyjątku. Nie ma wyjątku, wszystko przyjmujemy, jeżeli to jest odpad komunalny. Nie mówimy tutaj o odpadach przemysłowych, czyli nie mówimy, a niestety z takimi mamy do czynienia. Firmy, które zawodowo zajmują się remontami, to te ich odpady to nie są już odpady komunalne, tylko to są odpady z ich działalności gospodarczej, podlegają innym rygorom. Natomiast jeżeli mówimy o odpadach komunalnych, czyli tych, które są efektem życia, funkcjonowania mieszkańców, jak najbardziej przyjmujemy je albo pod nieruchomością, albo przyjmujemy w PSZOK-u. Warsztaty, pokazy, koncert czy spotkanie autorskie z Joanną Brodzik to atrakcje, jakie czekały na gości kolejnej edycji Chrzanowskiego Dnia Kobiet, który zorganizowała w minioną sobotę Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Niechże więc ta wstęga zostanie przecięta. Proszę bardzo, tak. I wielkie brawa! Cała biblioteka należy do Państwa. Ósma edycja Chrzanowskiego Dnia Kobiet. No i coraz więcej osób uczestniczących w tych wydarzeniach, które tutaj przez całe takie popołudnie aż do późnego wieczora dzieją się. Coraz więcej wystawców, coraz więcej partnerów. Tegoroczna edycja, ponad 67 mamy partnerów, wystawia się tutaj, no... Ponad 50 stoisk jest w tej chwili, także myślę, że to nas cieszy, że ktoś przychodzi, że chce z nami coś współorganizować. No a to wszystko dzisiaj jest dla wszystkich kobiet w Chrzanowie. Skusiłyśmy się, dlatego że byłyśmy w ubiegłym roku, bardzo nam się podobało spotkanie z Katarzyną Nosowską. I w tym roku przyszłyśmy troszkę wcześniej, żeby jeszcze skorzystać z tych wszystkich tutaj stoisk, warsztatów, jakie są prezentowane. Strefa spa teraz, czyli co, będzie coś dla siebie? Tak, czekamy na to, żeby sobie zrobić pielęgnację dłoni. Powinniśmy my, kobiety, troszeczkę sobie dawać czasu dla siebie może. To są okazje takie. O, zdecydowanie tak. I takie miejsce właśnie nas jakby zachęca do tego. Zachęca i dodaje takiej odwagi, żeby wyjść z domu i spotkać się z innymi kobietami. Te warsztaty są naprawdę fantastyczne. Ja już jestem trzeci albo czwarty raz na takim Dniu Kobiet. Dużo inspiracji tutaj jest, dużo pokazów takich kobiecych jest. To jest bardzo fajne. Niektórzy mówią, że Dzień Kobiet nie powinien być tylko raz w roku, ale chyba fajnie jak tak, chociaż ten jeden raz w roku ktoś o nas pomyśli i same o sobie pomyśli. Kobieta powinna obchodzić Dzień Kobiet codziennie, natomiast celebrować oczywiście taki dzień jak dzisiaj jest bardzo ważny dla nas, taka celebracja takiego dnia. Kobiety potrzebują tego, niestety. Wyrwać się z domu, pooglądać, co jest fajnego, jakieś nowości. Każdy potrzebuje tego, kobieta. Stoiska bardzo różnorodne, jak zawsze zresztą, bo są i rzeczy typowo dla pań, jak biżuteria, kosmetyki, rękodzieło. Tak, mamy rękodzieło, mamy takie strefy pielęgnacji, zabiegi różnorodne, masaże. Jest oczywiście całe spektrum handmade, czyli to, co tutaj nasi regionalni oczywiście tutaj producenci wytwarzają. Jest biżuteria. No nawet nie jestem w stanie teraz już skojarzyć, co jeszcze, bo tego jest tak strasznie dużo, ale mamy też fajne strefy. Mamy strefę dziecka oczywiście, co roku mamy strefę literatury, mamy strefę dobrostanu, w tym roku po raz pierwszy. Mięśnie szyi u kobiety bardzo ważne, bo ważne, żebyśmy głowę nosiły wysoko, ale też ważne, jak się okazuje, żeby dbać o tą szyję, żeby wyglądać pięknie. Oczywiście, wyglądać pięknie i wyglądać zdrowo przede wszystkim. Chodzi o to, że szyja tak naprawdę ma wielki wpływ na naszą twarz. Musimy porozluźniać mięśnie, musimy porozciągać szyję, musimy ją dokrwić. Nie ma lepszego kosmetyku niż nasza własna krew. Musimy wejść głęboko do mięśni, porozciągać powięźnie. Warto dać czas sobie właśnie, choćby udając się na taki masaż, dbając o to, o taki codzienny nawet naszą mimikę. Oczywiście, że tak. Ja mam dwoje dzieci, bliźniaki, bardzo aktywne, dwoipółletnie. Nawet podczas zabawy z nimi jestem przysłowiowo w stanie zrobić sobie szyję, pomasować skalp, jestem w stanie poćwiczyć jogę twarzy, sprzątając. Nie ma wymówek, nie ma wymówek. Tutaj również takie bardziej duchowe przeżycia, jeżeli panie mogą skorzystać z takich porad dotyczących samorozwoju. Fundacja Sama Mama, Yoga Place, no wszystkie tutaj uciechy, to co możemy skorzystać, dzieje się bardzo, bardzo dużo. O, zapomniałabym, przede wszystkim strefa stylizacji i makijażu.
Tutaj mamy Martę Pietrzyk, Studio Zielony Kart, sesje zdjęciowe na dole się dzieją cały czas, ale również mamy dwie piękne wystawy. Jedna wystawa to jest Laura Zawadecka, Ukrainka, która od 2 lat mieszka w naszym mieście. No i oczywiście Marty Pietrzyk wystawa. Rokrocznie Marta nas tutaj czymś raduje nasze oko. Oczywiście jest tego bardzo dużo, między innymi pokazy, jak choćby pokaz parzenia herbaty, który tutaj dała gwiazda dzisiejszego dnia. Tak, zaczęliśmy po powitaniu przez burmistrza naszego miasta. Pięknie przywitał wszystkie panie, ale przywitał w wyborowym towarzystwie, bo pani Joanny Brodzik. Pani Joanna potem miała pokaz parzenia herbaty. Ten pokaz już jest za nami. Smakowaliśmy, przepyszna, barwna, kolorowa, z wszystkimi dodatkami w niej, które można oczywiście zjeść, nawet trzeba zjeść, bo pani Joanna wyznaje jedną zasadę. Nie marnujemy jedzenia, nie marnujemy tego, co możemy zjeść i z czego możemy zdrowotnie przede wszystkim również skorzystać. Ale też pokaz tańca na szpilkach. O czym trzeba pamiętać, wkładając szpilki, poruszając się w nich, żeby wyglądać pięknie? Każda kobieta w obcasach wygląda pięknie, to nie można nawet inaczej myśleć, jestem tego zdania, ale najważniejsza na pewno jest wysoko podniesiona głowa, proste plecy i pewność siebie na twarzy, ponieważ jednak zwracamy uwagę na górną część naszego ciała i gdy jesteśmy pewne siebie właśnie w tej górnej partii, to już nie patrzymy na nogi, można się potknąć, można się przewrócić, ale zrobić to z klasą, więc najważniejsze są proste plecy i wysoko podniesiona głowa. Pokaz tańca Shakti Bollywood, no i oczywiście koncert muzyczny, Marzenka Michalczyk-Tylek, Kacper Szczurek, towarzystwie zespołu, innych muzyków, lata, wielkie hity lat 70., 80., 90., to wszystko jeszcze przed nami. Także no, wiele, wiele różnych wspaniałości dzisiaj dzieje się w bibliotece. Za tobą pójdę jak na bal, nie obejrzę się. Zatrzyma mnie, zatrzyma mnie i szeregom mi nie będzie żal. Pójdę tak jak ty, tylko powiedz, że to właśnie ty. Po raz 10 pierwsze liceum ogólnokształcące w Chrzanowie zaprosiło na noc w liceum. Zorganizowano pokazy, warsztaty czy prelekcje. Mamy 10. Festiwal Naukowy Noc w Liceum, taka jest cała nazwa. No i cała gama zajęć, warsztatów, wykładów, wszystko się za chwileczkę, bo dopiero zaczynamy, więc wszystko się zaraz rozkręci. Wszystko przygotowane przez uczniów i nauczycieli z tej szkoły. Tak, oczywiście, tak jak co roku zaangażowany jest każdy nauczyciel, no i dużo uczniów też przychodzi. Staracie się Państwo, żeby ten program był tak zróżnicowany, żeby każdy znalazł coś dla siebie? Tak, staramy się, żeby było tutaj coś dla każdego i dla dzieci, i dla takich dzieci w wieku szkoła podstawowa, młodsze klasy, i dla liceum, i dla też rodziców, dla dziadków, bo przychodzą nam no, cała skala rozpiętości wiekowej. 10. edycja, są jeszcze pomysły na te zajęcia? To znaczy nie robimy jakiegoś tam jubileuszu, prawda? Tylko na każde zajęcia staramy się przygotować, żeby one były, żeby wszystkie były tak samo fajne. Natomiast ta pomysłowość wynika stąd, że my mamy nauczycieli z każdego przedmiotu i każdy stara się wymyślić coś ze swojej dziedziny albo coś, czym jest zainteresowany. Czy są tutaj różnego rodzaju warsztaty? Tak na przykład jak? Największym powodzeniem cieszą się warsztaty takie dla małych dzieci. Tam przychodzą szczególnie biologia, chemia, fizyka. I dzisiaj mają być kolorowe ciecze z chemii, coś ma być z elektryczności, z fizyki i to rzeczywiście mikroskopowanie z biologii. Oto tutaj to zawsze na takie przychodzi bardzo dużo dzieci. No a tak to jest różnie, no bo to przychodzą osoby też starsze i posłuchać. Są też takie warsztaty, gdzie na przykład origami będą robić, są warsztaty z szycia też. Bardzo różnie, bo są warsztaty i językowe i takie w formie zabawy i gier. No jest też sport, bo za chwileczkę się zaczną rozgrywki na sali gimnastycznej i na hali sportowej. Czy każdy może przyjść? Czy tutaj jest ograniczenie w jakiś sposób, nie wiem, wiekowe, uczniów? Nie ma ograniczenia ani wiekowego, ani... No i wszystko jest oczywiście bezpłatne, także każdy może wejść, każdy może skorzystać. Korzystacie Państwo ze sprzętu, który jest w szkole, ale to jest tak, że troszeczkę wychodzicie ponad program, jakby próbujecie pokazać, że ta nauka może być ciekawa. To znaczy ze sprzętu korzystamy z tego, co mamy w szkole, a mamy już szkołę bardzo dobrze wyposażoną. Natomiast staramy się, żeby te pomysły na zajęcia były też bardzo... Bo nie robimy lekcji, to nie są nasze lekcje, które prowadzimy na co dzień. To są rzeczy, które wynikają no, z takich dodatkowych ciekawostek na przykład, żeby coś pokazać. Będą na przykład
też ze sztucznej inteligencji będą dzisiaj tam pokazywać coś na górze. Także na lekcji nie mamy takiego tematu, a tam będzie. Czyli festiwal ma udowodnić, że nauka może być zabawą, może być ciekawa, że warto się w nią głębiać. To jest możliwość spędzenia wolnego czasu, ale tak z korzyścią dla siebie. Idziemy do tych wyborów jako uzupełniająca się drużyna, mówił Adam Potocki podczas konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. W miniony weekend to ugrupowanie przedstawiło swoich kandydatów do samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W wyborach na burmistrza Chrzanowa Koalicja Obywatelska popiera kandydaturę Roberta Maciaszka. W sobotnie przedpołudnie Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Rady Miejskiej w Chrzanowie, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego oraz kandydata na burmistrza Chrzanowa. Bez naszego mocnego przedstawicielstwa w Sejmiku Małopolskim nie ma wsparcia finansowego na ambitne, rozwojowe projekty. Nie ma rozwoju gminy bez ambitnego burmistrza, młodego, kontynuującego dobrą kadencję samorządu gminnego. Koalicja Obywatelska w nadchodzących wyborach samorządowych popiera kandydaturę Roberta Maciaszka w walce o fotel burmistrza Chrzanowa. Wśród kandydatów na radnych z ramienia tego ugrupowania są zresztą osoby, które już z Maciaszkiem współpracowały w mijającej kadencji. Bardzo serdecznie podziękuję za tą dobrą współpracę w ostatniej kadencji. Nie była to łatwa kadencja, jednak tak jak Adam wspomniał, z otwartą przyłbicą stajemy dzisiaj przed Państwem i prosimy o poparcie i zaufanie i powierzenie nam swoich głosów na kolejne 5 lat. Burmistrz podziękował także swojej zastępczyni Jolancie Zubik. Podkreślił, że przez te ostatnie 5 lat wraz z radnymi pracował nad tym, by odwrócić niekorzystne trendy, jak choćby starzenia się miasta poprzez m.in. budowę nowych mieszkań, tworzenie strefy ekonomicznej czy miejsc do rekreacji i wypoczynku. Kontynuację tej polityki deklarują także przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, którzy przedstawili swój program w wielu punktach spójny z wyborczymi deklaracjami Roberta Maciaszka. I tak pojawią się tu choćby chęć budowy mieszkań, tworzenie strefy ekonomicznej, ale także tworzenie miasta dobrych usług publicznych, czyli m.in. związanych ze służbą zdrowia. Rozwój programów profilaktycznych. Dobre usługi publiczne to dobre szkolnictwo, dobra opieka przedszkolna. Na dzień dzisiejszy cieszymy się, że mamy dobrą bazę infrastrukturalną, jeżeli chodzi o szkoły, że mamy wystarczającą ilość miejsc, jeżeli chodzi o przedszkola. Na pewno wyzwaniem dla gminy będzie otwarcie chociażby filii żłobka. Ponadto inwestycje w zieleń. W planach jest stworzenie spójnej koncepcji zazielenienia całego miasta, uwzględniając sugestie mieszkańców, czy stworzenia projektu dróg i ścieżek rowerowych. Chcemy również przygotować pełną koncepcję szlaków i ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Ponadto jest pomysł na powstanie mobilnej aplikacji, która miałaby pomóc w utrzymaniu czystości w mieście. Dotyczyłby on przede wszystkim zgłaszania miejsc, które są zaśmiecone, nieuporządkowane, ale również problemów w infrastrukturze drogowej, w infrastrukturze gminnej i w infrastrukturze miasta. Po zgłoszeniu w mobilnej aplikacji urząd czy urzędy byłyby zobligowane do podjęcia działań, a przede wszystkim do informacji zwrotnej o tym, że problem jest rozwiązany. Szczegółowy program Koalicja Obywatelska chce przedstawiać podczas kampanijnych spotkań z mieszkańcami, ale także poprzez media społecznościowe. Na jej listach znaleźli się natomiast w przypadku kandydatów do Rady Miejskiej w Chrzanowie okręg pierwszy to Adam Potocki, Alicja Bębenek, Andrzej Wiatr, Jagoda Szpak, Barbara Kosińska, Aneta Solińska, Barbara Wacławek i Jakub Zieliński. Okręg drugi to Krzysztof Zubik, Roman Tomaszewski, Grażyna Gaj, Mateusz Ostrowski, Wioletta Rudol, Magdalena Bartosik, Krzysztof Brandys. Z kolei okręg trzeci reprezentują Agnieszka Krakowiak-Lorek, Małgorzata Pawlik, Bartosz Gil, Renata Spyrka-Chlipała, Adam Majherczyk, Jarosław Oprządek, Konrad Madeja. Okręg czwarty to Zdzisława Musiał, Andrzej Bieda, Dorota Grabowska, Barbara Galus oraz Radosław Wolny. Do Rady Powiatu z Okręgu Chrzanowskiego startują natomiast Jolanta Zubik, Maciej Nowak, Piotr Potocki, Andrzej Zieliński, Aldona Komorowska, Kamil Bogusz, Lucyna Wętrys, Beata Śledzińska, Izabela Żmuda i Wojciech Talowski. Natomiast do Sejmiku Tadeusz Arkit oraz Anita Lipnicka. Uczestnicy konferencji zaprosili także do udziału w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Przed nami zaproszenie wszystkich mieszkańców naszej gminy, abyśmy 7 kwietnia spotkali się przy urnach wyborczych. Idźmy, bo pamiętajmy o tym, że
nie da się budować przyszłości, nie myśląc o przeszłości, oraz każdy głos na wagę złota. Po raz pierwszy Komitet Wyborczy Wyborców Trzecia Droga wystawił swoich kandydatów do Rady Powiatu Chrzanowskiego oraz Sejmiku Wojewódzkiego. Zaprezentowano ich podczas konferencji w minioną sobotę. Z udziałem posła i przedstawicieli lokalnych struktur Trzeciej Drogi odbyła się sobotnia konferencja prasowa. To wydarzenie bezprecedensowe, podkreślał prowadzący ją Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa, związany z partią Szymona Hołowni Polska 2050. Po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Chrzanowie wystartuje w wyborach samorządowych Komitet Trzeciej Drogi. Koalicyjny Komitet Wyborczy Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas konferencji najpierw zaprezentowano jedynki w poszczególnych okręgach w wyborach do Rady Powiatu Chrzanowskiego, a są to okręg numer 1 Alwernia i Babice, czyli Jarosław Głogowski, okręg numer 2 Chrzanów to Przemysław Pstrusiński, okręg 3 Libiąż to Jacek Kosowski oraz okręg 4 Trzebinia Krzysztof Bałc. To liderzy list przedstawili pozostałych kandydujących w ich okręgach. I tak w okręgu pierwszym, oprócz wspomnianego lidera, na listach są Tomasz Siemek, Katarzyna Bachowska, Stanisław Siewiorek, Sylwia Doległo, Ewa Cudak, Renata Wojcieszek. W okręgu drugim, czyli w Chrzanowie, o głosy wyborców powalczą wspomniany już Przemysław Pstrusiński, a także Patrycja Maciaszek, Elżbieta Głąbała, Kamil Bytomski, Łukasz Matusik, Karolina Kuciel, Małgorzata Zbroszczyk, Agnieszka Knapik, Sławomir Misiejuk i Mariusz Pypciuk. Okręg trzeci Libiąż to Jacek Kosowski, Magdalena Bućko, Zbigniew Zieliński, Marcelina Matusiak, Angelika Zujewska, Konrad Ptasiński. I w Trzebini na listach Trzeciej Drogi znaleźli się Krzysztof Bałc, Wioletta Zakrzewska, Zbigniew Baran, Aneta Uszczaniec, Artur Rzepa, Marta Dworak, Joanna Kucek oraz Michał Chudzik. Większość z tych osób nie ma jeszcze doświadczenia pracy w samorządzie, ale chęć do działania i zmian, podkreślał prowadzący konferencję. Wprowadzamy do tego powiatu nową energię, świeże spojrzenie, ludzi pełnych pasji, zaangażowania, ludzi, którzy do tej pory, poza wyjątkami, nie pełnili funkcji publicznych, ale są do tego doskonale przygotowani, bo od lat pomagają mieszkańcom w różny sposób. W programie m.in. podejmowanie działań na rzecz seniorów, a szczególnie powstanie w powiecie dziennego domu opieki dla seniorów. Dom, w którym ludzie, którzy są starsi, samotni, często niesamodzielni, będą mogli znaleźć wsparcie, będą mogli zdobyć właściwą rehabilitację, gdzie będzie można też dać takie pewne wytchnienie rodzinom, którzy na co dzień opiekują się tymi osobami. Reprezentanci tego ugrupowania chcą też położyć nacisk na jakość dróg powiatowych, budowę chodników przy tychże drogach, wsparcie szpitala powiatowego i tworzenie tu nowego spektrum usług medycznych. Podkreślano także chęć współpracy z samorządami gminnymi, ale także konieczność wsparcia ze strony władz województwa. Stąd tak ważne jest, aby reprezentanci powiatu się tam znaleźli. Z ramienia Trzeciej Drogi są to Jan Marszałek oraz Dawid Pierzchała, związany z samorządem w Babicach. Obecni na spotkaniu poseł Paweł Ślis oraz szef powiatowych struktur PSL Jarosław Babiec przedstawili kandydatów i zaapelowali o udział w nadchodzących wyborach samorządowych. Myślę, że te wybory, które będą 7 kwietnia, są kolejnym sprawdzianem naszym, jakiej Polski my chcemy. Czy chcemy Polski normalnej, w której wyjdziemy i normalnie będziemy oddychać, do siebie się uśmiechać, ze sobą współżyć, pozytywnie współdziałać. Czy no, takiej Polski zawistnej, walczącej cały czas ze sobą, budującej coraz większe rowy między sobą. Ja chcę tej pierwszej Polski, dlatego ja 7 kwietnia na wybory na pewno pójdę i was też wszystkich o to proszę. 15 października zaczęliśmy zmieniać nasz kraj na lepsze i chcemy kontynuować to 7 kwietnia. W związku z tym prosimy o wasze głosy, tak żebyśmy mogli kontynuować naszą drogę do lepszej Polski. O narzędziach wspomagających rozwój firm, ale także ulgach, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, będą dyskutować już w najbliższy poniedziałek, 11 marca, uczestnicy konferencji, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Po raz drugi w naszej opinii w jednym z najlepiej rozwijających się regionów Małopolski, czyli powiecie chrzanowskim, Krakowski Park Technologiczny wspólnie z partnerami organizuje spotkanie na temat narzędzi dla rozwoju działalności gospodarczej, nowych inwestycji, przyciągania również nowych inwestycji do regionu. Chrzanów to gmina przyjazna inwestorom. Współpracujemy od wielu lat tutaj z lokalnym samorządem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i właśnie dlatego chcemy zaprezentować po raz kolejny doskonałe narzędzie dla rozwoju biznesu, dla rozwoju inwestycji, którym jest Polska Strefa Inwestycji, czyli
program, który od 5 lat zmienia Polskę. Dzięki niemu aktualnie w Małopolsce 270 firm realizuje swoje inwestycje przy bardzo dużym wsparciu w postaci ulgi podatkowej. Powiat chrzanowski, który leży w zachodniej Małopolsce, jest objęty również Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, dzięki któremu od 50 do 70% nakładów inwestycyjnych może zostać zrefundowane w formie zwolnienia podatkowego. I o tym przede wszystkim będziemy rozmawiali na tym spotkaniu, ale nie tylko, ponieważ nasi partnerzy, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Centrum Business in Małopolska, pokażą również praktyczne narzędzia, a także źródła finansowania dla realizacji nowych przedsięwzięć biznesowych. Czy to jest konferencja skierowana do dużych, małych firm, czy każdy tutaj znajdzie coś dla siebie? Małopolska ma swoją specyfikę. My się bardzo tym cieszymy, że możemy współpracować w 80% z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami i to do nich przede wszystkim adresujemy naszą ofertę. To pokazują również nasze statystyki, że to jest właśnie polski biznes z polskim kapitałem, który w ten sposób reinwestując, wspierając się dostępnymi narzędziami, rozwija się, również tworząc nowe miejsca pracy, zmieniając naszą przestrzeń, tworząc atrakcyjne możliwości rozwoju nie tylko dla swoich firm, ale przede wszystkim dla mieszkańców z tego regionu. W ostatnim czasie była też spora szansa dla różnego rodzaju startupów, czyli tych, którzy mają pomysł, zaczynają. Czy dla nich to też może być szansa? Czy Polska Strefa Inwestycyjna to jest coś, na co mogą liczyć ci, którzy dopiero wchodzą na rynek? Sądzę, że tak, bo to jest bardzo dobry pomysł też na rozkręcenie w pewnym sensie swojego biznesu. Kiedy mamy już pomysł nawet na produkt i będziemy rozmawiali również, tak jak wspominałem, o źródłach finansowania, to ta ulga podatkowa, którą jesteśmy w stanie zaproponować już od samego początku działalności, może znacząco przyczynić się do tego, że oszczędzone w ten sposób środki będziemy reinwestować w rozwój naszego biznesu. Także bardzo serdecznie zapraszamy również osoby z pomysłami na biznes. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek, 11 marca, do Moxiru w Chrzanowie. Zaczynamy o godzinie 10, ale też szanując Państwa czas, konferencja będzie bardzo kompaktowa, potrwa 2,5 godziny. Następnie będziemy mieli wiele czasu też na rozmowy, pytania i omówienie nowych propozycji, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Pedagog i terapeuta, wcześniej wizażystka i kolorystka, a przez cały czas artystka malarska. Agnieszka Tomczuk, bo o niej mowa, już w marcu zaprezentuje swoje prace w Chrzanowskiej Galerii na Styku. Wernisaż zaplanowano na 22 marca. Prace, które ja wykonuję, właściwie mogę tak to zawrzeć w trzech technikach, bo to jest malarstwo akrylowo-olejne, malarstwo żywiczne, czyli przy wykorzystaniu żywicy artystycznej, żywicy epoksydowej. I jeszcze też ostatnio zaczęłam wykonywać mandale, które po prostu jakby moja droga jako twórcy zaprowadziła mnie do tego, żeby zacząć tworzyć mandale. I jest to taka doskonała forma też takiego ładowania się i takiego łapania balansu i takiej harmonii w życiu, takiego zatrzymywania się, bo w malarstwie takim abstrakcyjnym, które wykonuję techniką właśnie akrylową i olejną, tam jest troszeczkę więcej dynamiki i ekspresji, natomiast mandale tak zatrzymują, więc tutaj, żeby tak fajnie zachować balans, no to te dwie techniki. W malarstwie żywicznym to jest najczęściej tak, że żywicą pokrywam obrazy, więc to jakby to dodaje takiej trójwymiarowości. Te prace mają takie troszeczkę inne wykończenie. Myślę, że to będzie coś nowego tutaj. Natomiast ja w trakcie swojego rozwijania się jako malarka, bo to jest droga gdzieś około 6-letnia, odkrywam bardzo mocno siebie. Stąd też nazwa wystawy Odkrywanie drogi do siebie, bo właśnie tak jest, że ja tak naprawdę odkrywam siebie, swoje emocje, dostęp do tych emocji, jak je uwalniać, rozładowywać, żeby po prostu łatwiej było żyć. I myślę, że malarstwo jest właśnie taką doskonałą formą do tego też. I przy okazji gdzieś właśnie widzę, jak też ta moja droga, jak ten talent gdzieś ma szansę się rozwijać i się rozwija, co pewnie u każdego twórcy jest to widoczne, bo w skali lat no to widać po prostu, że ten warsztat faktycznie się mocno rozwija i coraz bardziej doskonali. Żywica to chyba takie tworzywo, które sporo wymaga, bo ona też musi odpowiednio schnąć, też wymagana jest czasem szybkość, bo schnie szybko w niektórych miejscach.
Tak, tak, bardzo. Ja właśnie, kiedy zaczynałam swoją właśnie drogę z malowaniem, no to właśnie pracowałam z żywicą troszeczkę inaczej, bo właśnie dość dużo też używałam pigmentów i jakby też malowałam tą żywicą. I to faktycznie wymagało takiego właściwie do godziny czasu, cały obraz musiał być gotowy, bo ta żywica zastygała, a ona już twardnieje i już wtedy nie da rady z nią za dużo zrobić. Natomiast ostatnio wykorzystuję tą żywicę do tego, żeby podbijać właśnie tą trójwymiarowość różnych obrazów i po prostu pokrywam kilkoma warstwami. To już jest troszeczkę inna praca, bo tutaj wymaga to takiej bardzo dużej precyzji, żeby ta warstwa była taka prosta jak szkło. I nieraz właśnie osoby, które oglądają pracę, kiedy je prezentowałam gdzieś na wystawach, na targach, no to pytali się mnie, co to jest, czy to jest szkło, bo to tak właśnie przypomina taką warstwę szklaną. No i to właśnie zawsze jak padała nazwa właśnie, że to żywica epoksydowa, żywica artystyczna, no to właśnie różne osoby, jak to się w ogóle nakłada, były ciekawe tego. Ale ona wymaga bardzo takich sterylnych warunków, nie może być żadnych niteczek, żadnych takich, które gdzieś będą jakieś opiłki czy jakieś cząsteczki kurzu gdzieś w pomieszczeniu, więc trzeba zadbać o to, żeby jeżeli ta warstwa ma być faktycznie taka gładka jak szkło, no to trzeba tą pracę przykryć, zrobić tak jakby namiot, no zabezpieczyć odpowiednio, więc jest to taka dosyć skomplikowana technika. Samemu trzeba być ubranym też odpowiednio, maska na twarzy, więc no jest to jednak środek chemiczny. Brzmi ciekawie i rzeczywiście chyba jeszcze w Chrzanowie za wielu próbek tego typu prac nie mieliśmy, więc przypomnijmy, zapraszamy na wernisaż. 22 marca, wystawa będzie, ekspozycja będzie do 26 kwietnia, więc będzie dużo czasu, no ale wiadomo, ta kulminacja jest zawsze na otwarcie, więc zapraszam na ten wernisaż. Do zobaczenia. Za nami druga odsłona tegorocznej edycji turnieju piłki ręcznej chłopców Caban Cup. Tym razem w chrzanowskiej hali sportowej rywalizowali juniorzy młodsi. Rozłożyliśmy turniej Caban Cup na dwie edycje. Pierwsza edycja odbyła się w styczniu, grali wtedy dzieci młodsze z piątych klas. Natomiast teraz odbył się turniej juniorów młodszych w marcu. No jest to taki nietypowy termin, bo jest to tuż po rozgrywkach wojewódzkich. No i niektóre drużyny przygotowują się do Mistrzostw Polski. Dlatego termin, myślę, dobry dla niektórych drużyn pod kątem właśnie szkoleniowym pod Mistrzostwa Polski. Kto do Chrzanowa przyjechał w tym roku? Zgłosiło się 6 zespołów, m.in. Gwardia Opole, Śląsk Wrocław, kadra wojewódzka małopolska, która się przygotowuje do Olimpiady Młodzieży znowuż, kadra krakowska, czyli takie zawodnicy z Krakowa i zespół Mosir Bochnia, no i gospodarze Chrzanów. Jak wyglądała rywalizacja? Nietypowo, bo każdy z każdym, nie było części pucharowej w tym roku. No tak, bo to jak mówię, 6 drużyn, to zagraliśmy w 2 dni, nie w 3, tylko w 2, sobota, niedziela odbywał się turniej, graliśmy systemem każdy z każdym, no i każda drużyna zagrała 5 meczów, w związku z tym mecze były rozgrywane 2 razy 25 minut, także tej gry było i tak bardzo dużo. W sobotę każda drużyna zagrała 3 mecze, w niedzielę 2. No i w wyniku tej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna z Opola. No, bardzo mocny zespół, bardzo fajny, no, grali wszystkich i zdecydowanie zasłużeni wygrali. Nam udało się zająć drugie miejsce, bo przegraliśmy tylko z Gwardią Opole. Trzecie miejsce Śląsk Wrocław, czwarte kadra Małopolski, która jak mówiłem przygotowuje się do Olimpiady Młodzieży, która już będzie w kwietniu. Kadra Kraków piąte miejsce, Mosir Bochnia miejsce szóste. Taka była kolejność na tych zawodach.
To już są chłopaki 15-16 lat, oni trenują już od czwartej klasy szkoły podstawowej, niektórzy od trzeciej. Także mają już parę lat za sobą treningów piłki ręcznej, prezentują już dosyć niezły poziom. No i myślę, że powoli będą zasilać tutaj naszą drużynę MTS-u Chrzanów w przyszłości. U nas jest tak poukładane w Chrzanowie, że wiedzą chłopaki, że mają gdzie grać. Jak skończą bieguniola, mogą przejść automatycznie do MTS-u. No może nie wszyscy, ale ci najlepsi. Zazwyczaj tak się dzieje. Poza tym jest też sporo drużyn tutaj w okolicy, gdzie mogą zasilić te słabsze ligi. Dlatego chętnie trenują, myślę, i jest ich dosyć dużo. No, my nie tylko na hali się, prawda, gramy, też gramy w plażówkę, także cały ten sezon mamy jakby zajęty. Liga się już zakończyła, zajęliśmy drugie miejsce, czyli promowane awansem do Mistrzostw Polski. No i 1/16 Mistrzostw Polski mamy już 22-24 marzec. Jedziemy do Mielca. Teraz czas na zapowiedzi ciekawych wydarzeń w gminie Chrzanów. W najbliższą sobotę 9 marca o godzinie 17 w sali teatralnej Moksir odbędzie się koncert piosenki włoskiej w wykonaniu grupy wokalnej Impresja. To wydarzenie jest jak podróż przez dekady i style muzyczne śladami festiwalu San Remo. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie Kina Sztuka. Tego samego dnia w klubie Stara Kotłownia zagra raper Sarius. Otwarcie klubu o godzinie 19. Jako support zagra NWZ. Bilety w cenach 64 zł w pierwszej puli oraz 74 zł w drugiej puli do nabycia w kasie Kina Sztuka. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie zapraszają 13 marca o godzinie 17.30 na kolejną prelekcję. Tym razem zatytułowaną Kuba – Wyspa jak wulkan gorąca. Kolejna edycja chrzanowskiej lokomotywy artystycznej zbliża się wielkimi krokami. Jest to ostatni dzwonek dla artystów, aby wysłać zgłoszenie. Wokaliści mają na to czas do 18 marca, natomiast grupy taneczne do 22 marca. Szczegóły na stronie internetowej Moksir Chrzanów. Ruszyła także sprzedaż biletów na Chrzanowską Noc Teatru, która w tym roku odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 19 w sali teatralnej Moksir w Chrzanowie. Widzowie obejrzą 5 świetnych spektakli. Bilety już w sprzedaży w kasie Kina Sztuka. Być kobietą po 40 to wcale nie musi być smutne, trudne i nudne. Tej tezy będą broniły bohaterki spektaklu Klimakterium, które odbędzie się 23 marca o godzinie 17 w sali teatralnej Moksir. Bilety do kupienia w informacji Moksir, kasie Kina Sztuka oraz online. Fundacja Sama Mama zaprasza na bezpłatną konferencję Moc Kobiet, dotyczącą równouprawnienia kobiet i mężczyzn, godności, wolności, równości i solidarności. Wydarzenie odbędzie się 19 marca w godzinach od 10 do 15 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Zapisy prowadzone są do 18 marca. Chrzanowska Księżnica organizuje w każdy drugi wtorek miesiąca spotkania dyskusyjnego klubu filmowego. Najbliższe już 12 marca o godzinie 17 w sali projekcyjnej biblioteki. Wstęp wolny. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Poznajemy Kraje Świata, które odbędzie się 15 marca o godzinie 17. Tym razem w podróż do Kijowa i Odessy zabierze słuchaczy honorowy ambasador Odessy w Polsce, przewodnik i autor książek Borys Tynka. Chrzanowskie Muzeum przyjmuje zapisy na wiosenne warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży pod hasłem Wiosna, ach to ty. Podczas zajęć uczestnicy poznają sposoby przywoływania wiosny, różnice między marzanną a gajku, zwyczaje związane z Wielkanocą oraz wykonają tradycyjne palmy. Obowiązują zapisy. I na koniec coś dla tych, którzy lubią sport. Ruszyły już zapisy do udziału w kolejnej edycji Pociągu do biegania. Tym razem ten chrzanowski bieg uliczny odbędzie się 19 maja. Tradycyjnie już dla najmłodszych przewidziano Runmageddon Kids i nowość. Będzie także możliwość marszu z kijkami. Szczegóły i zapisy na profilu facebookowym wydarzenia Pociąg do biegania. A teraz sprawdźmy jeszcze, jakie propozycje kinowe czekają w chrzanowskim Kinie Sztuka. A tam w najbliższą niedzielę kino przyjazne sensorycznie, czyli animacja Zagadka Klary Mu. Zatrzymaj pociąg! Jestem w końcu!
Zniszczony! Moje naśrodko! Co się dzieje? Ktoś ukradł super nasiono X! Moje dzieło sztuki! Podobno macie na pokładzie złodzieja. O Boże Chrystusie! Wzrok mamy orli i świetny słuch. Czujni jak ważki, mkniemy jak duch. Poszlak mnóstwo świeżych lub nie, tu wskazówka znajdzie się. Ciągle ci miesza tu ktoś, to detektywa los. Czasem już masz tego dość, to detektywa los. A może to byłeś ty? Odmawiam komentarza. Proszę pozwolić, że pogrzebiam w pamięci. Ciągle ci miesza tu ktoś, to detektywa los. Czasem już masz tego dość, to detektywa los. Dość, dość. Zagadka Klary Mu. Ponadto Duna, część druga. This world is beyond cruelty. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. And they were massacred. Alongside my father. Your father didn't believe in revenge. We believe in Fremen. Let me fight beside you. Reload! Dahashi, Fadizir. He said that. I got that. Thanks. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. You young pup. Do you believe in Paul? There are signs. The prophet. Why is that a bad thing? Use it. Because all my visions lead to horror. Because you lose control. Because I gain it. Johnny, do you believe in me? Paul Atreides is still alive. Deal with this prophet. Show me who you are. Your father. Was a weak man. Look who's back from the dead. Now do what must be done. We gave them something to hope for. That's not hope! As long as I breathe. This prophecy is how they enslave us! It's not a prophecy. It's a story. I don't care what you believe. I believe. I am Paul Boadib Atreides! Duke of Arrakis! Under the blue sea, Azanta! He who can destroy a thing has the real control of it. I to już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Mogą nas Państwo oglądać na kanałach YouTube i profilu Facebook, gdzie na bieżąco umieszczamy najnowsze informacje. W sieci kablowej z podsumowaniem tygodnia pojawimy się jak zwykle w piątek o godzinie 17. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu i do zobaczenia.